A to jest ulica, na której spędziliśmy jedną noc. To jest podobno, to jest brama, kiedyś była taka prywatna ulica dla Niemców. Podobno ulubiona ulica Hitlera w Berlinie. Bardzo ładnie. Jesteśmy w tym budynku. A teraz idziemy. Dzisiaj pożegnaliśmy się z Aleksem i idziemy na Lesbona. Było fajnie, bardzo przyjemny koleś. Było bardzo fajnie. Opowiadał nam trochę nazistowskich ciekawostek o tym, jak na parterze jego budynku była jakaś znana nazistowska knajpa, kasyno i tak, Google. Google też był. Tak, w ogóle mieszkaliśmy na ulicy, sobie której Hitler powiedział podobno kiedyś, że to jest jego ulubiona ulica w Berlinie. Także no. Prestiżowo. I miał bardzo ładne mieszkanie, więc miła odmiana na akademiku, który był przeokropny. To znaczy, jest strasznie brudny, przede wszystkim. No tak, miał mnóstwo fajnej rzeczy na tym. Miał kota. I trzy konsole. Cudownie, tak. Ale nie graliśmy. No nie, nie. Wypiliśmy trochę polskiej wódeczki, zjedliśmy meksykańskie tacos. Było super. Teraz jedziemy. Jedziemy z Bonem jakąś godzinę. Prawie będziemy na granicy Berlina. I spróbujemy coś złapać na autostradzie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tak jest. Jest 11.30 w sumie. Zobaczymy, gdzie dzisiaj dojedziemy. Okej, to jest nasza ścieżka na autostradę. Idzie śladem muru berlińskiego, jak nazwa wskazuje. No. To idziemy, jesteśmy na zachodnich peryferiach Berlina. No i było przejście graniczne. Tam mamy autostrady. No. Byliśmy stopa 3 godziny pod Berlinem i wreszcie się udało. Nareszcie, tak. I jesteśmy przed Hamburgiem, czy obok Hamburga. No, kawałek przed Hamburgiem. Będziemy próbować jeszcze może coś dzisiaj złapać, ale już szczerze mówiąc po 18. No, więc troszkę nam to zajęło. Mieliśmy dzisiaj pecha, bo paradoksalnie to była najlepsza stacja, z której można było jechać na północ od Berlina, no ale... Ale i tak było. Ale tak wyszło. Ale przynajmniej pogoda cały czas dobra. Więc zobaczymy, może się coś nie uda. I przynajmniej nas pan wysadził zaraz obok Burgery. Tak, bo usłyszał, że jesteśmy bardzo głodni, więc... tutaj. To jest wszystko, czego nam potrzeba. Będziemy jeść. Niedaleko Kiel, to jest chyba Kilonia po polsku, tak? No i idziemy spać. Musimy dojść. Idziemy spać, szukamy miejsca. Takiej stacji. Jest mak. Jest McDonald's. Właśnie zostaliśmy tutaj podrzuceni. No i jutro dalsza część. To jest Mateusz, to jestem ja, to są nasze rzeczy. I w tle hałas z autostrady. Mam nadzieję, że nikt nas nie wyrzuci z tym do rana. Tam jest jeszcze McDonald's obok, jakaś stacja benzynowa. Zobaczymy. Dobranoc. No i oto jesteśmy po naszej pierwszej nocy na autostopie. Pionowe, w życiu w zasadzie, bo w zeszłym roku nam się to nie zdarzyło. No i cóż, na końcu tkwi, ale długo wstajemy i będziemy ruszać. Jesteśmy gdzieś niedaleko Kioni. Większość kierunków pojechała chyba, ale autostrady też nie mamy daleko. Łapiemy stopa do Danii. Mateusz, gdzie niestety padało, Mateusz ma tylko taki worek na śmieci w ramach kurtki przeciwdeszczowej.
ale na szczęście przestało padać, więc może go zdjąć i może teraz cię złapiemy. Ale nawet gdyby nie, to jakiś pan zaproponował, że o pierwszej odjeżdża ciężarówką do Danii i może nas wziąć. Więc stoimy sobie tak rezerwowo. Będzie fajnie. Mieszkanie naszego hosta. Zaraz sobie coś tutaj upiścimy, tylko pójdziemy mu zakupy. Takie wąziutkie.